witam na kanale Pushing Girl. Nowy kolega? Dzisiaj nagrywamy film. Werka nie umie ubierać opaski. Ciocia Aga mi kupuje wszystko, więc ja dotykam. Ale... działa! Jesteśmy w centrum Dublina i chcę wam pokazać szpilkę. Zobaczcie, jaka ona jest wielka. To jest najwyższy punkt w Dublinie, nie ma wyższego. Żaden budynek nie jest wyższy niż ta szpilka. A ty gotowa? Ale ja nie będę ci mówiła, do jakiego sklepu cię zabieram. No to dzisiaj centrum zaliczasz na ślepo. Piątka! No to do dzieła. Jesteśmy już przed sklepem, ale żeby było troszeczkę inaczej, to Weronika nie będzie wiedziała, do jakich sklepów wchodzimy i nie będzie wiedziała, co wybiera. Po prostu cały czas będzie miała zamknięte oczy i dowie się dopiero, jak ten film będzie zmontowany albo jak rozpakuje zakupy. Jesteśmy przed sklepem, do którego ja ją oczywiście przyprowadziłam. Większość was zna i tutaj będzie robiła pierwsze zakupy na ślepo. Ona jest trochę zdenerwowana, bo myślała, że będzie troszeczkę inaczej, że będzie wiedziała, do jakich sklepów wchodzi i że będzie mogła zdjąć opaskę po wszystkim, ale nie, ja to troszeczkę jej utrudnię. No to dobra, gotowa? Tak. To musisz mi dać rękę i ja będę nagrywała, a ty będziesz dotykała, dobra? Tylko żebyś nic nie zwalała. Ostrożnie. No, gotowa? Czy nie? Tak. Gotowa? A zestresowana? Tak. Dobra, wchodzimy do klepsa. O, coś czuję. Coś czuję. Czy to są scrunchie? Nie wiem, ale milutkie, prawda? Tak, to milutkie. Ale jakie kolory, zobacz. A tu może takie fryzury robić. A, zobacz, zobacz. Zobacz, ona ma opaskę na oczach. Ale, o, tutaj są też takie. To ja wam pokażę, zobaczcie, jakie kotki. Ale śliczne. Nie wiem, wybieraj. Domyślam się, że to są scrunchies, ale nie wiem, jakie kolory. Bo niektóre z nich już masz. Ten, 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 ten. Jest taki jasno-niebieski, ale jego tutaj nie widzę. No nie wiem, jakoś sobie musisz poradzić. A coś tu chcesz wybrać, czy nie? Okej. Okay. To chcę. To? Tak. Kawałek materiału? No okej. Okay. Zabieramy. Nie dotykam, nie dotykam, a... Co myślisz, że ci telepatia podpowie? To nie telepatii slime challenge. O, ścianę. No tego nie jestem w stanie kupić. Zatrzymała się w kącie i stoi tutaj. Na razie jest jedna rzecz. No uważaj, nie możesz dotknąć. A jak dotkniesz wszystko, to bym musiała wszystko kupić. Dotknęłam już coś. No to... co dotknęłaś? Nie wiem. To chcesz? Tak, tak. Co to jest? To chcesz? Tak. No dobra, no to ja płacę. Zobaczysz w domu. Co to jest? Woreczek. Przeprowadziłam Weronikę na drugą stronę sklepu, żeby wybrała coś innego. Powiedz ci, gdzie stoimy? Tak. Przy czym? Powiedzieć ci? Tak. I tak ci powiem. No więc wybieraj. No. Tylko nie dotknij, bo jak dotknie, dotknęłaś paluchem, widziałam. Nie. Tak, tu tym. Zobaczysz, kupujemy. Nie podglądam, nie podglądam. Wiem, że nie podglądasz, bo tak cię ustawiłam, że nie widzisz, co pani tam kasuje, więc ściągam ci opaskę. Stoisz tutaj w miejscu. I... Jak myślisz, co wybrałaś? Fajne rzeczy czy nie fajne? Nie wiesz. Co się stało? Skąd ta radość w oczach? Jedziemy, Pinkie Pie, chodźmy. Patrz, żeby się Pinkie Pie nie złamała. Idziemy do sklepu. Jego nazwę teraz widzicie. Weronika ma zasłonięte oczy. I wujek rzucił jej wyzwanie, dzwonił przed chwilą, że Weronika coś mu ma wybrać na ślepo. Ja ją mam zaprowadzić pod tą ścianę, gdzie te rzeczy wiszą, wy za chwilę zobaczycie, co to jest. A ona mu ma wybrać taką, jak on by może sobie kupił, może nie. No nie wiem. Pamiętaj, bo dostaniesz szlama na dwójkę, jak nie wybierzesz takiej, jak powinnaś. Ale ja nic nie widzę. Ja wiem i nawet nie wiesz, co będzie wybierane. Dobra. No, wybieraj. Nie dotknij złego koloru. O, coś dotknęłaś? Nie. Dotknęłaś tą. No nie do końca to jest kolor, który wujek... o który wujek prosił, no ale trudno. Wujek, przepraszamy cię najmocniej. Ale to wszystko na ślepo.
czy mogę już coś wybierać? Tak, za chwilę. O, tu jest. Tak, tu jestem obok ciebie. W Penisie pójdziemy na różne stoiska i na tych stoiskach będziesz wybierała różne rzeczy. Od razu ci powiem, że skup się, bo to nie będzie wcale takie łatwe, jak ci się wydaje. Good luck. Puszyny, trzymajcie za nią kciuki. Okej, okay, obróć się. I tu możesz coś wybierać. To. Ściągniesz? Na ślepo? Nie, musisz sunąć. Do siebie, jeszcze. Dobra, pierwsza rzecz wybrana. Nie ściągaj opaski, ja ci będę prowadzić, dobra? Nie ściągamy. Idziemy dalej. Tu jestem. Dobra. Chcesz zdecydować, czy nie? Czy idziemy dalej? No to wyciągaj ręce i dotykaj szybko. Zobaczcie, co ona wybiera. Niżej, wyżej. Dwie rzeczy. Nie, jedną. A te dwie rzeczy są za to samo? Nie wiem, zobaczysz w domu. Dobra. Zdejmuję ja. Ty nie ściągaj opaski z oczu, ok? Idziemy dalej, chodź. Daj rękę. No właśnie wiem. Co to? Zobaczysz w domu. Deal jest deal. Dawaj. Idziemy dalej. A tak ładnie łapki złącz, dobra? Gotowa? Tak. Zjechałyśmy schodami. Mam coś. To jest chyba pojemnik na długopis. O nie, dziury. Ale nie jest ich dużo, wiesz? To wytrzymasz. Okay. To co? Dobrze, że tego nie widzę. No trudno, muszę kupić. I czym się taniec skończy? A już rąk nie mam. Wcale nam to nie jest potrzebne. Marka zwiąże ci ręce za chwilę. Powiem wam, że z zakupami, z dzieckiem, które ma założoną opaskę na oczy i nic nie widzi, ciężko się robi zakupy. W każdym razie, proszę bardzo, kucnij. Nie dotykaj. Kucnij. I teraz możesz dotykać. Co wybierzesz, to ja ci kupię. No to ściągaj. Daj mi. I już nic więcej nie dotykaj. Nie mogę się powstrzymać. Torba już pełna. Są tutaj rzeczy. Jakie to mogliście zobaczyć? O Boże, Werka! Serio? To nawet nie jest twój rozmiar. Czyli to są ciuchy? Dobra, biorę to, ale wychodzimy już stąd, bo po prostu rozbestwiłaś się tutaj na dole. Nie, Werka, chodź stąd. Nie, idziemy. Do domu już jedziemy, tyle. Masz ochotę jeszcze na wyzwanie, czy już masz dość? Już mam dość. A to jeszcze nie koniec. Że coś mam zaplanowane. O, nogi nie podam kręgosłup. Ale to jak ci oczka odpoczęły w tej opaszce na oczach. Dobranoc, idź spać. Jesteś w kolejnym sklepie, czekaj, bo ja tutaj muszę zakryć oczy. Dokładnie. Tak. To nasze zakupy, ja tak spoglądam jednym okiem na Weronikę, drugim na torby z zakupami. W ogóle w Penisie to tak poszalała, takie rzeczy wybrała, że jak pani wyjmowała, bo w tym całym amoku chodzenia po sklepie, to ja powiem, straciłam orientację, co w tej torbie jest. A jak zobaczyłam, jak pani kasowała, to po prostu to, co Weronika zaszalała. Zobaczycie. Dobra, Wera, ręka do góry. I na raz, dwa, trzy łapiesz za coś. O! Nawet spadło! To chcesz, tak? Tak. Dobra, pierwsza rzecz wybrana, idziemy dalej. Przeprowadziłam cię gdzieś. Okay. Wyzwanie. Co dotkniesz, to ci kupuję. No to ja nie wiem, to już od ciebie zależy. O, mam coś. Zdejmij na ślepo. Nice. Tutaj prawdopodobnie będzie przebitka, bo w tym sklepie dość głośno jest włączona muzyka. Werka, dotykaj. I can't help me.
Ciagę z torbami, ale ja wróciłam z siatami. Więc byłam w Penisie, w River Island i w Klersie. Jestem taka ciekawa, co jest w tych siatach. Sprawdźmy. Pasemka do włosów. I nie mam takich długich włosów. To się skróci. Okej. Okay. Myślę, że to pasemko jest bardzo ładne. To ty, Blue, też chcesz pasemko na grzbiecie? A jakie były kolory? 4 chyba różne do wyboru, ale zobaczysz na filmie. Scrunchy. To było w gratisie. Ja tak, ci to wybrałam. To było w gratisie. Jeszcze dwa. Te wszystkie trzy były w gratisie, pani przy kasie powiedziała, że mogę sobie wybrać. Ładne takie holo, co? No, bardzo ładnie. I Blue, proszę wyjść. Przechyl torbę, wysyp wszystko, kąt też wypadnie. To wybrałaś jako pierwsze. O, ale ładne. Podoba ci się? No, ładne. Ja byłam przekonana, że jak to zobaczysz, to powiesz, Boże, co ja wybrałam. Przepiękne, podoba mi się to. Okej, proszę wyjść. Proszę wyjść. Proszę wyjść, Blue, co tam jeszcze jest? O, tak myślę, że tu ostatnia rzecz. Tak, 3 rzeczy plus 3 gratis. O, jaki ładny phone case, zobaczcie. No dobra. Na 6 i 7 i 8, no to super. Czyli na twój model telefonu. Tak. Podoba ci się? Tak, bardzo. Naprawdę ci się podoba? No. Bo ja byłam przekonana, że to nie będzie case, który przypadnie ci do gustu. Podobają mi się właśnie takie. Zostaw torbę z Penisa, bo tam to jest po prostu smar, mydło i pudło. Z pracy kupiłaś w River Island. Okej. Zobaczmy. Jaki krop to. To wybrałaś jako pierwszą rzecz w River Island. Pamiętasz? Czy dotyku kojarzysz? No ja też tak myślałam, że tak będzie. Będzie gryz i kół, prawda? Nie, jest okej. Okay. Jest okej? Okay? Aha. Na długi rękaw. Czarna, ja nie lubię czarnych rzeczy. To lubisz. A widzisz, będziesz miała akurat do nowej gumki do włosów. Jej! Blue, uspokój się! Prawda? O Boże, te buty chyba będą za duże. No, też mi się tak wydaje. Na przyszły rok! Nie będę ich oddawać, na przyszły rok schowamy. Ładne są! Podobają ci się? No, ładne. Chyba. No. Nie, będą za duże, już widzę. No, nie będziesz chodzić za dużych. Nie kupię kolejnej pary. A teraz Penis albo Prima. No ta torba to cię bardzo zaskoczy. Bierzesz tą torbę, wysypujesz z niej rzeczy i zamykasz oczy. Bo nie wiem, czy ona będzie zaskoczeniem, rozczarowaniem. Wyobraźnia cię poniosła. Weroniko, po co ty potrzebujesz torebkę? No zamiast plecaka będziesz nosić. Ale bardzo ładne, taka musztardowa. Mhm. To jest pojemnik na długopisy. Ciociu, przecież to jest pojemnik na sztuce. No właśnie, tak tymi grabiami machałaś w tym Penisie, że w dzień nie przeszliśmy, to pac i to do koszyka, pac i to do koszyka. No i co miałam zrobić? Więc to będzie dla ciebie. Ciociu. Nie, ja dziękuję, bo ja mam takie dwa, mi takie coś jest niepotrzebne. O nie! Ja mam swoje, 2 srebrne, więcej nie potrzebuję. To jest hit. Patrz Vera, patrz na rozmiar, patrz na rozmiar. Dawniej taki nosiłaś. Na 116. A nosisz 140. Ale fajne mi, o. Śliczne, tylko małe. No trudno. Kutka. Mini. To miałaś szczęście, bo tam było dużo różnych rzeczy. I udało ci się wybrać kutkę. Na przykład? Tam były espadryle, były kosmetyczki, były plecaki, były... co tam jeszcze były? Etui na paszport. I były jeszcze takie przywieszki do plecaka, które można opisać. To jest właścicielem walizki. Przyda się? Przyda się. No. Ona się przyda, a to? No właśnie. To też wybrałaś? Były różne, były naklejki, były paznokcie do przyklejania. Kazałam ci stanąć i wybrać. I akurat dało ci się wybrać 2 opakowania paznokci. Super. Truskawki chyba i arbuz, tak? Tak. Ok. No to też było na zasadzie. Ups! Ciociu, dotknęłam! Co to jest? Truskawki. Do czego to służy? Tutaj się daje wodę i później się daje do
zamrażarki. I co powstaje? Ice cubes. Czyli po polsku? O. Lodowe kostki. Lodowe kostki, brawo. Dobrze? Aha. Jej! Co prawda mamy pojemniki na lód, no ale... Powiedzmy, że w kształcie truskawek jeszcze nie mamy. A to ja ci dorzuciłam, przechodziłam. Wiesz, że ja kocham horoskopy! Mhm. Wisiorek ze twoim znakiem zodiaku. Waga. Czyli Libra. Okej. Okay. I to też. Wracałyśmy akurat. Byłyśmy tam, gdzie były torebki. Zawróciłyśmy i wracałyśmy. I przechodziłyśmy, a ty ciociu coś dotknęłam. Ja patrzę. No super, ja nie potrzebuję, ty nie używasz. Ładne. Rozświetlacze? Ibiza Nights, Beach Party, Sundown, Miami, Vibes, Town Lines, Ibekiri. Jak Weronika zacznie za kilka lat malować, to akurat otworzy paletkę i paletka bez dotykania pędzlem się skruszy, bo będzie stara. I to już tyle. Reszta to już sklep ze słodyczami. Kingdom of Sweetness. Kocham te lizaki. Ooo, jaki to jest smak? Cherry. Wiśniowy. Wiśniowy, tak. I to jest cotton candy, czyli wata cukrowa. Kool-Aid, OMG. Yes, no OMG. Pink lemonade, czyli różowa lemonada. Black cherry, czyli wiśnie. I tropical punch, czyli tropikalny punch. Ooh, Hershey's Pop Snack Mix. Czego to będzie dla ciebie, bo ty kochasz Hershey's. Dziękuję ci, że to dotknęłaś. Chciałam sobie kupić moje ulubione czekoladki Kisses, ale nie było. Były tylko karmelowe albo migdałowe, ale ja chciałam te klasyczne, mleczna czekolada. Proszę. Ula, wymieńmy się. Wymieńmy się. Wymieńmy się, bo tu są pretzle i migdały i kawałki czekolady, a tam jest więcej czekolady. Jaki wniosek napiszcie w społeczności? Warto kupować rzeczy na ślepo, czy nie? Ten challenge nie był taki zły. Spodobał mi się, był bardzo fajny, więc zostawcie kciuka w górę, napiszcie w społeczności, czy wam ten challenge się spodobał i nie umiem śpiewać. Au! Pa!